Witajcie. Pogoda paskudna, wszystko mokre. Plucha, tam nawet w pole to nie mam co teraz wjechać, bo tam będzie pewnie wody po kolana, bo całą noc lało, nie wiem jak u was, ale u mnie to dosłownie przed chwilą dopiero się skończyło. No i tak sobie pomyślałem, że właściwie to jest ten dobry moment, w którym można się zabrać za zegary. Tak, to jest akurat zegar, który ostatnio dostałem od Sebastiana. Sprawdziłem, słuchajcie, tutaj ten napęd, on jest dobry. Pewnie został wymieniony z powodu tej pękniętej szybki i tam powiedzmy, no nie wiem, czy to jest zaczęła woda, ale widać, że jest suchy, natomiast zakurzony. Co przy okazji, przypomniało mi się, słuchajcie, że kiedyś znalazłem taką linkę, zupełnie nowa. No i jedna końcówka bardzo dobrze pasuje do zegara, więc teoretycznie druga powinna pasować do napędu linki. To się przekonamy, bo jeżeli tak, to bym założył nową, bo mam. Tam jest jeszcze metka, pokażę wam, bo to jest ciekawostka. Takich rzeczy, słuchajcie, to już dzisiaj nie ma. Spółdzielnia Inwalidów Dobrobyt z Zabrza, nie wiem, słuchajcie, jeżeli ktoś jest z was z Zabrza, to powiedzcie mi, czy ta spółdzielnia jeszcze funkcjonuje, bo tutaj gatunek pierwszy, klasa jakość i tak dalej, rok 1990 z lutego, czyli z rozpędu jeszcze komunistyczna robota. No i słuchajcie, no takie rzeczy to już są dzisiaj rzadkością, ta linka przecież ma w tej chwili 30 lat. Także to jest to i zobaczymy, czy ta linka będzie pasowała, no ale jeżeli okaże się, słuchajcie, że ten licznik jest dobry, to zmienię szkiełko, bo już mam przygotowane, umyte ładnie, rozbiorę licznik i będzie fajosko. No, kamera założona. Teraz trzeba będzie tylko otworzyć, ale śrubokręt muszę jakiś duży wziąć, bo to jest liche. O, tu coś się otwiera. Nie wiem, gdzie są te śrubokręty, bo tu mam pomocnika takiego, który czasami potrzebuje jakieś narzędzia. No i po tym nie wiem, gdzie one są. A najlepsze jest to, że on też nie wie, gdzie są. To jest taka trochę żmudna robota. Pokażę wam tylko, jak zaczynam. A resztę pokażę, jak już zdejmę tą ramkę. No, wstępnie licznik oczyszczony. Bardzo ładnie się błyszczy. Są tam jeszcze jakieś takie drobiazgi, ale to zaraz doczyszczę może tylko tak, żeby tego nie uszkodzić, tutaj tego cyferblatu. Bo byłoby szkoda, a wydaje się bardzo ładny. No i przede wszystkim wskazówka reaguje na obracanie, także to jest fajne. Nie wiem tylko, jak wyzerować ten licznik i pewnie musiałbym podłączyć wiertarkę, wyzerować go i stawić jako po prostu nowy. No bo on w moim ciągniku będzie jako nowy. No bo jak inaczej, prawda? A tak będę się zastanawiał, więc muszę go wyzerować, żebym wiedział, w którym roku zamontowałem, ile przejechałem motogodzin. Zresztą to jest takie dosyć, chociaż no w sumie tutaj 970, a zostawię. Co się będę z tym szczypał? Mi to nie przeszkadza w sumie. Zapamiętam sobie 970 akurat. To nie jest trudne do zapamiętania. 970 motogodzin. Tak? Czy 97 tysięcy? 9700, przepraszam. 9700 motogodzin. No mniejsza z tym. 9707 motogodzin. Nie wiem, jak się obraca to czerwone, więc dlatego po prostu trudno mi zgadnąć. Napiszcie, czy to są te czerwone, to są motogodziny, czy dopiero to na czarnym polu to jest motogodzina. No i tyle. Wstępnie go jeszcze tutaj oczyszczę, odkurzę. I szybka gotowa. To słuchajcie, zostawiam tą pękniętą, zawiozę do szklarza, niech mi dorobi 10 takich i niech się trzymają.
i tyle. Tymczasem tu mam uszczelki, też je doczyszczę, oczyszczę i zaraz zapakuję. Przy okazji, słuchajcie, wyczyszczę tutaj ten pierścień od tej szybki i pomaluję go na czarno, żeby to ładnie wyglądało. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda już po zrobieniu. No, zegar, słuchajcie, wstępnie już domyty. Jeszcze tam jakiś paproszek widzę, bo go na sucho też wycierałem. Tutaj też wymyty. Symbol PRLT7. Jest numer. Jest jakaś norma. Żadnych, jeśli chodzi o symbol, tutaj nie ma, jeśli chodzi o który rok. Tutaj też widzę, że nie ma. Ale to nie szkodzi. Chciałem po prostu na zasadzie takiej, żeby Wam powiedzieć, z którego roku jest ten zegar. Ale to już jest jako tylko ciekawostka wyłącznie. Także ten, słuchajcie, co jeszcze? Nie było tutaj tej kontrolki, ale tu znalazłem właśnie tą wkładkę. Mam też kilka żaróweczek, więc założę nową. Pamiętajcie, mówiłem zawsze o tym, że to mają być żaróweczki 2-watowe. Mam nadzieję, że widać, że jest dobra. Powinna świecić. No i zakładamy ten sprzęt. Tu już ramka, słuchajcie, pomalowana. Wysycha dosyć szybko. Jeszcze jest lekko wilgotna, ponieważ ja użyłem farby chlorokauczukowej, a one mają zdolność do bardzo szybkiego schnięcia. Więc to powinno jeszcze dzisiaj być wszystko skończone. Także zabieramy się najpierw tutaj do zamontowania tej żarówki. Za chwilę zobaczę jeszcze, czy to suche. Jeżeli nie, to poczekam jeszcze z 5 minut. O nie, jeszcze mokre, widzicie ślad na palcu. Także to z tym jeszcze zaczekamy. Tu używam, słuchajcie, do czyszczenia zwykłych takich chusteczek dziecięcych. No bo to akurat tam, gdzie powiedzmy takie, to są delikatne rzeczy, żeby tam farby nie zedrzeć czy coś. Takie miałem pod ręką. Takie zastosowałem i tyle, no co się tam będę szczypał. Także to jest takie coś. No co, jeszcze przed montażem oczywiście pędzelkiem dodatkowo odkurzę to wszystko tutaj, żeby nie było tam żadnych paprochów. Uszczelki przygotowane, szkiełko przygotowane, także jeszcze chwila i zabieramy się za składanie. No, ramka już wyschła, także można zacząć składać z powrotem licznik. Tutaj mam tą uszczelkę, która tu była taka grubsza na dnie. Widzicie? Są, słuchajcie, liczniki, które rozbierałem wcześniej i nie widziałem, że są takie właśnie tutaj podwójne te uszczelki. I to mnie dosyć mocno zaskoczyło, że tutaj są dwie, bo w tym momencie jest taka, jest większa gwarancja, że to się będzie trzymało jak trzeba. Także no nie wiem, nie zauważyłem, czy ktoś tam te liczniki musiał wcześniej też rozbierać, albo nie stosowana tego. Tu jest zastosowana gruba uszczelka i pod szkłem dodatkowo uszczelka, która tu przychodzi do samego zegarka bezpośrednio. Także fajnie, dobra sprawa, spróbujemy to wszystko złożyć. No, kamera założona. To teraz to. Tylko tutaj, widzicie, to nie jest takie proste w tym momencie, bo tam to było zbite. Tu trzeba to jeszcze podgiąć, widzę. Bo się inaczej tego nie założy. Ale to akurat nie jest problem, bo to się... Problem będzie tylko wtedy, kiedy to trzeba będzie wszystko ścisnąć z powrotem, bo to jest, jak maszyna robi takie coś, no to wiadomo, że to zaprasuje i spokój święty, jest zrobione ekstra, a tutaj ręcznie, no to zawsze istnieje ryzyko, że to może coś tam się za lekko być złożone i najnormalniej w świecie może przepuszczać, ale wtedy będziemy stosowali silikon. Jeszcze wiecie co, ja sprawdzę, czy to jest to samo. Nie no, ta jest minimalnie większa chyba. Kurczę. Od tej.
Zobaczę, może widzicie, coś się pospieszyłem, nie sprawdziłem tego. Sprawdzę, czy mam jeszcze jakąś inną szybkę. Może troszeczkę mniejszą, żeby to zapasowało, tu z tym zagrało. No, słuchajcie, tu już przygotowałem zestaw. Jest szkiełko, jest uszczelka pod spodem, jest uszczelka na wierzchu. Teraz rzecz najważniejsza, zamontować ten zegar tutaj. Tak go docisnąć, żeby te uszczelki obie trzymały szczelność. Tu jest jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, chciałem wam powiedzieć, że to szkiełko wcześniej, które chciałem tu zamontować, to okazuje się, że jest nieco większe niż ta ramka. I to na tyle jest różnica, że ono to po prostu nie wejdzie, nie zmieści się. Być może to jest od 328, od tego białego zegarka, albo od tego 355, tego poprzednika tego zegara, bo takie coś tam też miałem, ale to są, słuchajcie, rzeczy rzędu, no nieduże to są różnice, to są naprawdę drobne różnice, jednakowoż mają ogromny wpływ na tą ramkę, więc trzeba będzie tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, z dorobieniem tego szkła, będę musiał też dorobić różne te formaty, powycinać. No bo to są, mówię, to są rzędu tam, nie wiem, chyba 2 mm czy nawet milimetra i już jest problem. Także to są takie rzeczy. Nie mierzyłem tego, to tak w tej chwili mówię na oko, no ale teraz przymierzymy się do składania tego zegara. No, kamera na czole. Mam nadzieję, że wszystko widać. I teraz będziemy ten zegarek tutaj montowali. O! On tu już usiadł. Mam nadzieję, że to szkiełko mi podczas tego wciskania nie pęknie, bo to trzeba w miarę mocno docisnąć. I teraz tu zaciskać. Tu chodzi o to, słuchajcie, żeby to zacisnąć tak, o, na razie. Dosyć mocno, a potem już jak to złapię, to sobie można resztę już przyciskać i dookoła to ładnie zrobić. Najważniejsze to jest ten moment właśnie tego wstępnego takiego zabezpieczenia. O. No maszyna to zrobi, to będzie perfekcja, a tutaj człowiek się musi z tym bawić. No i to musi jakoś być szczelne. Mam nadzieję, że to będzie szczelne. Ja jeszcze sprawdzę tamte zegary, które wcześniej remontowałem. I wtedy będzie wszystko jasne, jak to wygląda. Czy to jest szczelne, czy też nie. Tutaj teraz już trzeba to dokończyć kawałeczek po kawałeczku. No, zegar tutaj już złożony, ściśnięty. Mam nadzieję, że dobrze. Tu jeszcze, słuchajcie, założymy tą żaróweczkę. A to jest jedną ręką, to się, ale może coś będzie widać. O, cyk. Teraz tutaj ją w to oświetlenie, bo ta właśnie ma być taka tutaj. No mam nadzieję, że jest ok. Co jeszcze? Tu znalazłem taką dodatkową uszczelkę od innego zegara. Ona jest tutaj na wierzch. Zawsze to jakoś tam doszczelni. No i zobaczcie, zegar po regeneracji takiej, można powiedzieć zegar po regeneracji, po wymianie szybki, ale jest już ładny, gotowy do zamontowania. Sprawdzimy jeszcze tylko, jak to wszystko się przedstawia. Czy żaróweczka świeci? Mam nadzieję, że tak. Czy linka tutaj będzie dobra?
tą nową oczywiście założę. Tutaj jeszcze ten. I tutaj założę takie, no nie wiem czy one będą pasowały czy nie. Te ręczne nie pasują, są za małe. Są na mniejsze gwinty, dobrze. Zatem założymy te nakrętki zwykłe, które tutaj były. O. No i super, i zobaczymy jak to się będzie trzymało, czy to będzie działać. Jeżeli tak, no to fajnie, bo kolejna rzecz do Ursusa zrobiona. I tyle, nie? Także można to zrobić, takie rzeczy to są łatwe, trzeba tylko mieć trochę tych gratów, bo coś trzeba będzie dorobić, coś trzeba właśnie dociąć i tak dalej, i tak dalej. Są takie drobiazgi dosyć istotne w tym wszystkim, więc dlatego takie rzeczy, jeżeli komuś niepotrzebne, to oczywiście ja się polecam. Pamiętajcie, nie wyrzucajcie tego, bo tu są nawet takie rzeczy, że śrubka się przyda, kontrolka się przyda, jakiś tam plasticzek. To są drobiazgi, ale one są jednak w tym wszystkim ważne. Czasami właśnie sama szybka, która tutaj, ja tak mówiłem, tego nie wyrzucam, bo to się przyda na wzór do szklarza, żeby to dociąć odpowiednio. Nawet te uchwyty, takie, jakieś takie drobiazgi, bo tych zegarów, te zegary, słuchajcie, przez lata one były zaniedbywane straszliwie, gdzieś tam rzucane w kąt, bo niepotrzebne. Tego w tamtych czasach było bardzo dużo, więc nikt się o to nie martwił, że to jest albo tego nie ma, po prostu szło się i kupowało. Z takimi rzeczami to rolnik nie miał problemów, jeśli chodzi o części do Ursusa. Wiecie co? Ja pamiętam właśnie gdzieś na początku lat 90. jak jeździłem we Wrocławiu na ulicę Wyścigową, tam była taka duża, duża Agroma i tam byłem parę razy, to właśnie jeszcze widziałem, tam dziki były w sprzedaży. To był początek lat 90. Tak, dzik dwójkę można było tam kupić, on stał ze sprzętem, ze wszystkim, to po prostu się wchodziło i się kupowało, więc nie było pewnie też problemu z takimi właśnie zegarami czy innymi drobiazgami do Ursusa, tego było dosyć dużo. Problem był z ciągnikami, z tego co pamiętam, bo wtedy już się tym, nie wiem skąd, ale i dlaczego, się powoli zacząłem interesować. No i w każdym razie, wchodząc do tej Agromy, pamiętam jedną taką rzecz wyjątkową, że doszedłem do wniosku, że można złożyć sobie samemu całego Ursusa, bo było absolutnie wszystko. Były obudowy skrzyń, mnóstwo części, silniki były całe, można było kupić sobie sam blok, samą głowicę, po prostu tego było wszystko, opór. I to można było sobie złożyć, ale mówimy tutaj o samym początku lat 90., czyli rok 90-91, a jeszcze jak miałem... To był też jeszcze koniec lat 80. Też byłem tam parę razy w tej Agromie i było, słuchajcie, tak, że to samo widziałem. Tam się nic nie zmieniło przez te dwa moje, może trzy, może cztery, ale więcej nie byłem razy w tej Agromie. Pamiętam, że non stop to samo widziałem. Tam się oczywiście zmieniały jakieś tam maszyny, były tam pługi, nie pługi, brony i tak dalej. To wszystko można było tam kupić, ale to, co właśnie mi utkwiło w głowie, to że można było sobie samemu złożyć cały ciągnik. To tyle, słuchajcie, w dzisiejszym filmie. Myślę, że regeneracja, wymiana szybki i czyszczenie tego zegara udały się. Teraz go tylko zamontować do ciągnika i zobaczymy, czy funkcjonuje. Też będzie kwestia tego, czy napęd linki jest dobry, bo linkę widzicie, że już mam nową, też ją zmienię, i jeżeli napęd licznika jest dobry, tu z przodu, co jest niedaleko pompy wodnej, no to wszystko będzie działało jak trzeba. To tyle w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!